Siemaneczko, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zagramy sobie mecz przeciwko Augsburgowi u siebie i oczywiście Ligę Mistrzów przeciwko Liverpoolowi, oczywiście mecz w Bundeslidze z Hoffenheim, który pewnie sobie przysymulujemy i mecz z Liverpoolem, także dzisiaj takie powiedziałbym trzy zagramy sobie spotkania. W następnym odcinku Union Berlin, Bayer Leverkusen w finale Pucharu Niemiec i może finał Ligi Mistrzów, więc musimy sobie pomyśleć nad taktyką na przyszły sezon. Ten sezon kończymy tą taktyką, która moim zdaniem jest bardzo fajna, mi się podoba. I można naprawdę dużo tutaj fajnych rzeczy zrobić. Patrząc na finanse na przyszły sezon, no to naprawdę będzie co kombinować, jeżeli chodzi o ustawienie, taktykę i dużo, dużo innych ciekawych rzeczy. Na razie skupiamy się na tym. Zamieniłem tego Volante, tutaj dałem na tego Mezale, przepraszam, o Jezu, Simakana dałem na prawą obronę, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dlaczego dałem tego defensywnego skrzydłowego? Ponieważ ten zawodnik bardzo często brakuje nam tutaj pokrycia z tej prawej strony, bo ja wiem mimo wszystko, że mamy dobrych zawodników, to ta prawa strona troszeczkę w moim przeczuciu jest słabsza, jeżeli chodzi o grę w obronie, dlatego potrzebujemy tutaj jeszcze jednego zawodnika, który będzie się cofał i pomagał prawemu obrońcy, więc tutaj widzimy, mamy dwóch zawodników po linii, ale mamy tego Seyvalda i tutaj ten Baturina teraz zachodzi tutaj miejsce tego zawodnika. Pięknie teraz Seśko na 1-0, przepraszam. Czy był tam spalony? Zaraz to się okaże. I mamy oczywiście bramkę 1-0, piękne rozegranie. W sumie myślałem też, żeby tutaj zagrać takim bocznym rozgrywającym na wsparcie, żeby on schodził do środka. Możemy spróbować w tym meczu to. Możemy tego spróbować, jeżeli chodzi o ten mecz. I wtedy tego zawodnika tutaj dać z funkcją ataku, żeby on podchodził wyżej. Na razie bardzo dobry mecz Simakana, nasz też 1-0. Bayern wygrywa swój mecz też 1-0. Raum, ale tutaj nic z tego nie ma. Baturina, Simakan, Nkunku też tego nic nie ma. Seśko, a ich mogło być 2-0, ale niestety nie udało się strzelić bramki. Szkoda. Dorsz, pięknie teraz Baturina. I widzicie, Nkunku schodzi teraz tutaj. Mamy tutaj tak naprawdę dwóch zawodników, plus tego zawodnika Simakana, który schodzi do środka, i ci dwaj zawodnicy, czyli Baturina i Nkunku, pracują po jednej linii. I w momencie, gdy jeden schodzi do środka, wtedy drugi zachodzi w jego miejsce i tak naprawdę fajnie to wygląda. Tutaj Baturina znów przy piłce. Simakan, Gila. Ach, niestety nic z tego nie wyszło. Na razie dobrze to wygląda z naszej strony. 1-0, więc jeżeli byśmy wygrali ten mecz, to mamy mistrzostwo, bo tutaj 3 punkty nas chyba dzielą od Bayernu, a tam został jeden mecz tylko. Znaczy teraz nas dzieli 5, więc gdybyśmy ten mecz zremisowali albo przegrali, to wtedy by Bayern miał szansę jeszcze nas dogonić, a tak w tym przypadku tutaj już raczej nic nie będzie. Piszcie mi w komentarzach swoje propozycje, jaką taktyką kolejną powinniśmy wygrać mistrzostwo jakiejś ligi, bądź właśnie tutaj mistrzostwo w Lipsku. Czekam na jakieś ciekawe propozycje. Wydaje mi się, że taktyk jest dużo. Na razie wygraliśmy 4-2-2-2. Teraz wygraliśmy takim, bym powiedział, 4-3-3, można to tak podpiąć, Baturina. Może byśmy zagrali jakimś 4-2-3-1, może jakimś 3-5-2, może jakimś... No czy na 3-5-2 bym nie chciał grać, nie chciałbym grać na trzech obrońców kluczowo. Trzymać się tego, wolałbym właśnie grać na jakichś skrzydłowych i ewentualnie zagrać jakimś może... Kurde, jakby to powiedzieć, jakąś taką taktyką... Na trzech, może taką bardzo ofensywną i na wyjazdach wtedy coś innego byśmy pomyśleli. Zobaczymy. Czas na zmiany. Wejdzie Young. Zejdzie Raum, tu nie ma za kogo w sumie. Zejdzie Kone, w jego miejsce wejdzie Odriozabal, zejdzie Seyvald, wejdzie Schlager i jeszcze jedną zmianę sobie zostawimy na końcowe minuty, więc na razie fajnie to wygląda. Widzicie, ten zawodnik zachodzi do środka. Mamy dwóch na stronie tutaj, przez co możemy sobie tą stroną fajnie grać. Nkunku, ach,
Szkoda, że to nie wpadło. Widzicie, Baturina bardzo dobry mecz, jeżeli chodzi o to ustawienie, które mamy teraz, czyli coś takiego. Simakan też, no ta prawa strona bardzo dobry mecz, jeżeli chodzi o to, co się dzieje teraz. Koniec meczu, 4 minuty, więc zrobimy zmianę. Ostatnio zejdzie Olmo, wejdzie Luka Romero. A więc piszcie mi w komentarzach swoje propozycje na temat tego. Brameczka Dawida Raoma. Piszcie mi propozycje na temat taktyki, jaką powinniśmy w przyszłym sezonie grać. Może ja coś wymyślę takiego, co by nas wszystkich w fajny sposób zaskoczyło, jeżeli chodzi o FMA. No bo naprawdę już coraz mniej tych taktyk jest, no bo zostało nam 4-2-3-1. Może 4-4-2, ale tutaj ciężko byłoby grać na 4-4-2, bo mam za dużą ilość mam zawodników potrafiących grać w środku pola i szkoda byłoby się ograniczać do dwóch. Więc na pewno coś, no może 4-2-3-1, bo wtedy ten ofensywny jest, ewentualnie takie typowe 4-3-3. Może 4-1, 4-1, ale to wtedy lipa, bo wtedy gramy tylko na jednego napastnika. Ja bym chciał zagrać na dwóch w sumie. Chociaż nie, w sumie na jednego napastnika możemy grać. Ale no kurde, chciałbym zagrać na dwóch napastników też, co by nie ukrywać. Co takiego może być ciekawego? Co tu może być ciekawego, jeżeli chodzi o możliwości ustawienia? No 3-5-2 mamy, ale mówię, 3-5-2 nie chciałbym się skupiać. 4-2-3-1, 4-3-3 nam zostało, bo 4-2, no w sumie 4-3-3 wygraliśmy, co się dało, no chyba że troszeczkę innej wersji to 4. Może jakiś 4-4-2. Nie wiem, coś pomyślimy na pewno. Coś wymyślimy na przyszły sezon, który mam nadzieję, że będzie fantastyczny dla nas, jeżeli chodzi o wyniki. Więc zaraz gramy na wyjeździe z Liverpoolem, a wiadomo, jak wyjazd, no to wiadomo, 3-5-2. To jest właśnie taktyka, której będziemy się trzymać, te 3-5-2 na wyjeździe. I może właśnie byśmy coś wymyślili takiego, bym powiedział, albo 4-2-3-1. Kurde, no cały czas mówię, ciężko coś takiego fajnego, co mało jest na internecie wymyśleć. Tego propozycje zostawiam wam, propozycje tego, jaką będziemy na moim Discordzie prawdopodobnie. Więc przechodzimy do naszego 3-5-2. Ten regista tutaj zamieni się w swobodnego rozgrywającego, albo w sekundę volante z funkcją ataku. Też nie, taki swobodny rozgrywający Kone, Simakan, Silva, Schlotterbeck, Baturina, Nkunku. Nie, no to zagramy tak. Wyrzut po ziemi. Zagramy wyższą linią obrony, bo tam dobrze to szło. Dimarco, Laimer. I Marco, Silva, Schlotterbeck, Baturina. Coś mi tu brakuje. Baturina. Aha, bo Olmo ma kontuzję, chyba tak. Mukoko, Schlager. Chociaż nie, ja na mecz z Liverpoolem zagram na dwóch defensywnych. O, zagram na dwóch defensywnych pomocników. I zagramy coś takiego, no w taki elastyczny sposób. Coś takiego zagramy. Na mecz z Liverpoolem. Gramy na wyjeździe. Wiadomo, tutaj musimy grać podstawowy fragment gry. Tutaj możemy sobie dodać to, żebyśmy grali na stały fragment gry. Polecenia. Szukaj stałych fragmentów gry. Di Marco. Ach, nad poprzeczką. O, to już jest, wiecie, półfinał Ligi Mistrzów. Tutaj no już ciężkie, ciężkie mecze mogą być, jeżeli chodzi o dalszy moment. Saver. Ceśko? Ale będzie spalony chyba. No chyba, że idealnie uciekł. Chyba, że idealnie uciekł. Chyba, że idealnie uciekł. Roxy. Roxy, nie wolno. Co tam szczeka? Tylko pies sobie idzie. Daleko jest. On cię nawet nie słyszy, ten pies. Nie. Nie wolno szczekać. Roxy, no czemu ty szczekasz na jakiegoś ptaca? Jest bardzo daleko i cię na pewno nie słyszy. Więc w salach przy piłce teraz. Oj, kurde, słyszałem, że to wpadło. No pamiętajmy, że to my jesteśmy zespołem, który broni tytułu zdobywcy Ligi Mistrzów. No widzimy tutaj Liverpool takim 4-3-3. No możemy grać 4-3-3, możemy grać 4-2-3-1, ale szkoda mi by było
Właśnie ciężko mi by było grać bez tego ofensywnego pomocnika, bo przecież mamy takich fantastycznych zawodników jak Nkunku, Olmo. No to są zawodnicy, którzy naprawdę są fantastyczni i ciężko byłoby z nich zrezygnować, jeżeli chodzi o granie o tą pozycję numer 10. Więc może takie 4-2-3-1 będzie takim planem na przyszły sezon. Chociaż tych skrzydłowych, to ja bardzo mówię, nie robią na mnie jakiegoś wrażenia ci skrzydłowi teraz po patchu. Więc tu będziemy może myśleli sobie zagrać taką może choinką, takim 4, no coś wymyślimy. Propozycje na pewno się jakieś pojawią, zagramy sobie na pewno. Widzicie, bo ten Baturina zbiega, ten się cofa. W tym naszym 3-5-2 tutaj fajnie kompaktowo wyglądamy. Alexander Arnold, Salah po długim słupku. I Santiago Simon, to jest oczywiście chyba, to jest Argentyńczyk. Szkoda, 1-0. Także tutaj panowie się nie popisali w tej sytuacji. Więc musimy przerzucić się na mentalność standardową. I musimy zacząć gonić. Zobaczymy, Trubin. Dimakan. Dimarco. No, Dimarco znów nic z tego nie ma. Bellingham, no Luis Diaz, Simon. Będzie dośrodkowanie. No właśnie to jest problem, który mi się nie... To jest rzecz, która mi się nie podoba w graniu na trzech obrońców. Że często jest właśnie tak, że mimo wszystko ich jest tu trzech w środkowej strefie, a im takim zawodnik ucieknie, nie? I takim zawodnik ucieknie. Więc dobra, czas na zmiany. Widzimy, że tutaj raczej nie będzie tego zwycięstwa. Marcos Tsimakan, więc tu wejdzie Baturina, tak jak grał. Chociaż on grał jako ten boczny rozgrywający. Tutaj się pojawi... Badiashile mi proponują, dobra. Tutaj Nkunku. Tutaj Moriba. Oj, Dawid. Coś ty zrobił teraz. Pewny pomocnik odbierając piłkę. Potrzebny jest Kone. Też nie, no ten Moriba to nie. Jong tutaj się pojawi. Seyvald, Kone, Baturina. Musimy tak zagrać. Musimy wyjść. No musimy tu chociaż jedną bramkę strzelić. Staliśmy takiego gonga nieciekawego, więc musimy strzelić chociaż jedną bramkę. Do samego końca. Czas na zmianę jeszcze dwie. Wejdzie. Zejdziemy tak. I wejdzie. I wejdzie jeszcze. Nie. Musimy wejść tak o słaby mecz nasz, jeżeli chodzi o grę. Bardzo słaby mecz. Może będzie 2-1. To byłby fajny wynik. Oj, czerwona kartka dla Kone. No, to ciężko będzie już. To już raczej po meczu, raczej po dwóch meczu musielibyśmy 3-0 u siebie wygrać. Fabinho, Tsimikas. No, Trubin wybija piłkę. Teraz nie chcę meczu tak naprawdę. Nic z tego nie ma, Van de Bremt. Aj, Tsimikas. No kurde, oj, Moukoko, może coś z tego będzie. Justyna Moukoko. Dimarco. Moukoko znów przy piłce. Dimarco. Potterbeck, Nkunku, Seyvald, Antonio Silva. No czyżby tu była akcja na 2-1? W takim momencie sędzia skończył mecz? No niebywałe. No nie jestem zadowolony z tego wyniku. Musimy wygrać 3-0 u siebie. Bayern wygrywa. Kurde. Szkoda. Naprawdę szkoda. Wydawało mi się, że możemy naprawdę dużo, dużo wygrać. Ja sobie tam w sumie testuję taką taktykę, którą mógłbym w przyszłym sezonie używać. Więc teraz mamy mecz z Hoffenheim na zegarze, mamy 14 minut, więc musimy ten mecz przesymulować i następny mecz z Liverpoolem sobie zagramy i tutaj raczej patrząc na ten wynik pierwszego meczu, będzie bardzo, bardzo ciężko o to, żeby awansować. Więc w sumie ja bym zagrał tak, o, to jest taktyka, którą ja bym chciał w przyszłym sezonie grać. To jest taktyka, którą ja testuję i mi się bardzo ona podoba, więc to byłaby taktyka, którą ja bym chciał w przyszłym sezonie zdecydowanie grać. Tu mógłby być właśnie jakiś taki, jak będziemy myśleli nad kimś. Tutaj na pewno chciałbym na dwóch ofensywnych pomocników spróbować. Ewentualnie myślałem też o tym, żeby takie coś zrobić.
Ale tu widzimy, to prawa strona jest słaba, więc wtedy musielibyśmy zrobić tutaj. Tak o. Boczny pomocnik wsparcia. Tak coś. Na przykład Seśko przesunąć tutaj. O, i coś takiego ewentualnie. Takie coś. Tylko wtedy środek jest w średnim stanie. I tu odwrócony, wzięty skrzydłowy. Coś takiego myślałem na przyszły sezon. Możemy w sumie zagrać sobie ten mecz z Liverpoolem. Centry spod linii kontaktowej. Trzymaj się. Nie, w sumie nie. To dużo rzeczy nie ma tutaj, jeżeli chodzi o instrukcję. Takie coś możemy spróbować. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Zobaczymy, jak ten mecz będzie z Hoffenheim się układał. Więc idziemy na urlop na tydzień. Zobaczymy, jaki wynik będzie z Hoffenheim. Meczu nie możemy przegrać, bo będzie ciężko wtedy, jeżeli ten mecz przegramy. A chciałbym, żebyśmy ten mecz wygrali. No, czekamy, czekamy, czekamy. Myślimy tutaj. No i czekamy na wynik z Hoffenheim, z którym mamy w ostatnich 5 spotkaniach 3 wygrane, 1 remis, 1 porażkę. No długo mieli ten mecz z Hoffenheim, ale nie ma co się dziwić. To jest właśnie magia FM, że tutaj lubi w ten ostatni dzień przemielić. No i co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Czekamy, 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 czekamy. Czyżbyśmy się dzisiaj doczekali? Czyżbyśmy się doczekali tego meczu? I 6-1 wygrywamy z Hoffenheim. To jest super. Fajny wynik. Jeszcze na wyjeździe. Czekamy i czekamy i się modlimy. Naprawdę duża różnica jest, jeżeli chodzi o te tempo rozgrywki, jakie jest tutaj. No, mamy mecz z Liverpoolem. Oj, żeby się udało wrócić, żeby nie przesymulowało. I mamy mistrzostwo chyba, tak? Young przestaje się niepokoić występami. Dobra, więc mamy mecz z Liverpoolem. No i tu już jest kluczowa sprawa, bo jeżeli tego meczu nie wygramy, bo musimy wygrać 3-0 aż, no to nie zagramy w finale, gdzie czeka prawdopodobnie na nas Bayern. Więc czas na zmiany. Silva, Van der Brem. Raum tutaj, o! Nie, nie, nie. Chociaż, kurde, ciężko. W sumie wolałbym taki dół, tak o, to ustawić, ten punktu. Chyba raczej tak o Seśku, Baturina. Nie, Laimera tutaj. Nie, Moribę damy tutaj z tej strony. Tak, Moriba tutaj, no. Tak to wygląda. Tak to wygląda. 3-0. 3-0 musimy wygrać, aby awansować, więc. No jest kurwa wysoko, jest wysoko. Naprawdę będzie ciężko, żeby taki wynik osiągnąć, ale. No naprawdę, no jest. Jest ciężko, jest ciężko. Taki mecz z Liverpoolem 2-0 dostać, także zobaczymy, jak to będzie wyglądało w tym meczu. Pięknie Di Marco teraz, od razu, agresywnie, Nkunku, Seśko. Aj, o, już mogliśmy mieć start, już byśmy mieli w 30 sekundzie 1-0 i naprawdę by cały dwumecz by się od nowa naprawdę by się otworzył. Więc
Musimy ich zachęcić. Pięknie teraz Moriba. Antonio Silva. Ilaś Moriba. Antonio Silva. Pięknie. Ceśko. Nkunku. Jezus, druga okazja. Tak my gramy i tak marnujemy takie sytuacje. No przecież to jest niebywałe. Niebywałe. Mbappé strzela na 1-0. I mają tam 2-2, więc no. Ciekawy dwumecz. No na razie my. Tyle okazji, tyle strzałów. Liverpool oczywiście prowadzi grę. Dośrodkowanie. Nic tego nie ma. Di Marco teraz przy piłce. Van der Bremt zbiega do linii. Van der Bremt i Bellingham strzela Sambuja. Mamy 2-1, jeżeli chodzi o dwumecz. Dawać, walczymy, walczymy, walczymy. To jest ten nasz moment. Ceśko, Robertson, Virgil van Dijk, Konate. Do Salaha teraz. Salah, Simon, Trent, Fabinho. Uff, nic tutaj się nie wydarzyło. 2 minuty. Dobra, czas na drugą połowę. No totalna dominacja. Dawać, panowie, dawać. Dalej, 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 dalej. Dawać. Ceśko naprawdę fajnie tam z przodu biega. Fajnie to wygląda. Może tu będzie szansa na 2-2. Zobaczmy. Olmo, pięknie teraz. Antonio Silva. Ceśko. I Lajsz Moriba teraz przy piłce. Ceśko przy piłce. I Di Marco, ale się minął z piłką. Teraz Di Marco. I teraz kontra gości. No i fauluje Di Marco. No ale dobrze, nic nie ma z tego nawet. Nawet żółtej kartki. Naprawdę, no mecz. Mecz naprawdę wart emocji. Nkunku teraz przy piłce. Di Marco. Olmo. Ale strata teraz Hiszpana. Luis Diaz i Bellingham. Nie trafia. Pięknie Trubin broni. Rzut wolny. Federico Di Marco. Poprzeczka. Kurde, ależ tu mecz jest. Naprawdę, no co tu się dzieje? Bayern 1-1. Messi kontuzja, Otavio czerwona kartka. Mało minut zostało. Rają. Aj, nic z tego nie ma. Rzut bramkowy. Dobra, czas na zmianę. Kto tu słabo gra? Kto tu słabo gra? Schlotterbeck. Van der Bremt. Wejdzie Laimer. Zejdzie Seyvald. Wejdzie Schlager. Zejdzie Olmo. O nie, zrobimy inaczej. Zrobimy inaczej teraz. Dobra, mamy stały fragment gry. Musimy zrobić taką. I tu już damy na dwóch fałszywych. Nkunku, Olmo. Zejdzie tak. Tu wejdzie Schlager. Tu wejdzie Young. Też ma słabo może grać, ale... Nie, tu wejdzie Baturina. Tu wejdzie Laimer. Tu jest Moriba. To może tak ich zamienimy. Chociaż nie, no lewa noga. Prawa noga. Olmo. Olmo słaby mecz. Olmo wejdzie Young. Tu mamy 4. Jeszcze jedną zmianę zostawimy. O, mamy bramkę. Schlotterbeck przy piłce. Antonio Silva. Co tu się wydarzyło? Antonio Silva do Moriby. Ten wygrywa. Robertson, jaki błąd. Nkunku strzela bramkę. Pięknie. Pięknie, pięknie, pięknie. Mamy 2-2 w dwóch meczu. Wszystko jest jeszcze otwarte. Tu może się dużo wydarzyć. Laimer przy piłce. Baturina. Di Marco. Nkunku. Po długim słupku. Jezus Maria, coś ty zrobił, chłopie, w tym momencie. Oj, niestety, może tu być jeszcze groźnie. Moriba. Ceśko, spalony. Spalony. Aj, kurde. 4 minuty do końca. Będzie dogrywka, czy też nie? Mamy dogrywkę. Dawa, dalej, panowie, dalej. Wierzę w was. Dobrze, dobrze, dawać, panowie. Możecie to zagrać. Nkunku zaraz jest do zmiany. Mamy 2 zmiany zaraz. Możliwe. Ręcz. Konate. No tutaj może być bramka, sytuacja bramkowa dla Liverpoolu. Luis Diaz. Diogo Jota obok bramki. Teraz w drugą stronę. Ceśko do Younga. Tutaj niestety strata, ale Baturina odbiera piłkę. Baturina podanie w pole karne. Young strzela na 3-2. Ależ emocje. Czas na zmianę. Nkunku zejdzie. Wejdzie on i tu się pojawi Benoit Badiashile. No nie możemy jeszcze Simakana wpuścić, nie mamy zmian już, więc musimy tak zagrać. Mamy 3 do 2. Baturina przy piłce teraz, Saver, Young przy piłce, Baturina podaj, poprzeczko. Ależ emocje tutaj są. Luis Diaz przy piłce. Gomez, Diogo Jota, Thiago. Pięknie Schlotterbeck teraz tą piłkę wybija.
Ależ tu są emocje. Finał niemiecki nas czeka, jeżeli takim wynikiem zakończą się te oba spotkania. Chociaż mecz Bayernu już się zakończył i Bayern czeka na nas w finale, gdyby takie rzeczy się miało wydarzyć. No my tu musimy troszeczkę cofnąć się może na te ostatnie minuty. Dobrze, cofniemy się, cofniemy się. Nie, tu potrzebujemy. Tu potrzebujemy. Moriba. Moriba w środku pola jako różnięty rozgrywający. Długodystansowiec. Jako długodystansowiec. I Audesrego też jako długodystansowiec. Baturina defensywny skrzydłowy. Gra na czas. Usuniemy to. Już różne dośrodkowania. Linia obrony. Troszeczkę zagramy inaczej pressingiem. Agresywny odbiór piłki. Przegrupowanie. Tu damy zwolni tempo. Zdamy troszeczkę mniejszy pressing tutaj. I oczywiście ostrożno. Dobra. Niech się dzieje, co ma się dziać. Antonio Silva. Schlotterbeck. Moriba. Ceśko. Odresrago. Leimer, Caver, Moriba, Jong obok bramki. Czas na zmianę. Dawać, panowie. To już jest ostatnie minuty. Możemy mieć 3-0 i awansować do finału Champions League. I mamy to. Ale się udało. 3-0. No niesamowity comeback. Naprawdę. No Liverpool miał kilka okazji, ale no nie skończyło się też tak, jak myśmy myśleli. Pięknie to wyglądało. 3-2 i też w drugim meczu też jest 3-2. Pięknie. Pięknie to wygląda i zagramy niemiecki finał. Cóż tu się wydarzyło, jeżeli chodzi o tą końcówkę. No patrząc na to 2-0, jeszcze czerwona kartka, taki sobie mecz. A my zagramy, a my zdobędziemy, możliwe, że zdobędziemy potrójną koronę w tym sezonie. No fantastyczny wynik i mam nadzieję, że naprawdę będziecie czekali na ten finałowy odcinek. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć.